Деревня, деревня, четыре двора, из ворот ворота, четыре двора, из ворот ворота, а на пятый двор живет миленький мой, а на пятый двор живет миленький мой, далеко живет, часто вести подает, далеко живет, часто вести подает, а я молода, все догадлива была. А я молода, все догадлива была, прялочку взяла, да на сиделочку пошла, прялочку взяла, да на сиделочку пошла. No, dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Ostatni vlog, jaki nagrywam właściwie z tego miejsca, ze Sztokholmu. Będę sobie tutaj spacerował gdzieś w okolicy, idę w jakieś miejsce, w które jeszcze nie byłem i chciałem poruszyć pewien temat. Myślę, że temat interesujący. Już na początku na pewno mieliście okazję posłuchać piosenki zespołu Białe Złoto. Zawsze pojawiają się te nagrania, gdy nagrywam jakieś filmy związane czy to z Ukrainą, czy z Rosją. Dziewczyny pięknie śpiewają właśnie w języku rosyjskim, dlatego lubię udostępniać przynajmniej część ich utworów. Jeżeli chodzi o filmy, na żywcach robię tak, że udostępniam te piosenki w całości. A dzisiaj w tym dzisiejszym filmie będę dyskutował o Władimirze Putinie. Co chciałem o nim powiedzieć, jakie mam zdanie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. Idę taką drogą pod jakimiś takimi wiaduktami. No i zobaczę, gdzie tędy dojdę, bo jeszcze tędy nie szedłem, także wszystko przede mną. No i ciekaw jestem, jak to będzie tutaj w tej okolicy. Znowu widać jakieś tak zwane pola nicości. Tym razem chciałem powiedzieć sztokholmskie. No i zobaczymy, gdzie tędy można dojść. Ale dobrze, bo tutaj będzie przynajmniej spokojnie. Też nie będzie tak jakoś ludzi. Nie będą się czuli może speszeni, że chodzę i nagrywam. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że jak chodziłem i vlogowałem, to spotkałem pewnych Szwedów w Gamlastan, tak? Na Starym Mieście. No i coś tam się pytali, chcieli być to jakby we vlogu. Byłem zaskoczony. Później tutaj chodziłem koło tych takich bulewardów i tam z kolei były też takie, jakie chyba nastolatki, też Szwedki, i one pytały się mnie, czy umiem mówić po francusku, coś tam tak powiedziały, właściwie po francusku. Parle vous la français, coś takiego. I ja powiedziałem, że mówię po angielsku i po szwedzku trochę, i one były zaskoczone też, ale też tak to wyglądało, to jakby chciały być właśnie we vlogu. No i tak, a ja doszedłem do pustkowia i nie mam pojęcia, gdzie teraz iść, czy tam, czy w drugą stronę. Może pójdę przed siebie. Z dniem wielkiej pobiedy! Ura! Dobrze, przejdźmy więc do kontynuacji tematu, żeby coś powiedzieć na temat Władimira Putina. Ja kiedyś, muszę wam przyznać się, że nie lubiłem go. Wydawało mi się po prostu, że to jest człowiek właśnie zły. Byłem przepełniony nienawiścią do jego postaci. Ale to było też spowodowane właśnie tym, jak byłem karmiony telewizją, ponieważ oglądałem telewizję polskojęzyczne. Umówmy się. I w tych polskojęzycznych telewizjach słuchałem narracji i przekazu, jaka Rosja jest zła, jak my powinniśmy nienawidzić Rosję, i stałem się też takim rusofobem, jak są w większości Polacy. Bo Polacy są rusofobami. Wielkimi. My nienawidzimy Rosjan i Rosji. Nie wiem, czego bardziej. Czy ludzi, którzy tam żyją, czy po prostu kraju jako takiego, za politykę i tak dalej. To jest tak, jak ja mówię też o USA, że kraj mi się podoba, że
nic nie mam do obywateli, że cenię sobie Polonię, która tam mieszka, ale nie lubię polityki tego kraju. I przynajmniej w tym przypadku ja jestem w stanie to rozgraniczyć i myśleć właśnie. Wraz z upływem czasu zmieniały się gdzieś moje poglądy właśnie polityczne i bardzo przestawiłem się w tak zwaną prawą stronę. Stałem się nacjonalistą, czyli kimś, kogo wszyscy uważają za taką osobę, która ma coś wspólnego z czymś, co jest najgorsze. Ponieważ u nas nikt nie, może nie tyle jak nikt, ale większość ludzi nie rozumie, co to znaczy to słowo i nie rozumieją po prostu większości ludzie, że jest to związane z tym, że się kocha swój kraj, że się utożsamia z tym krajem i że liczy się interes kraju, z którego się pochodzi właśnie na pierwszym miejscu. Ale ludzie tego nie rozumieją, ludzie traktują to jako coś najgorszego. Ale to jest właśnie taka nowomowa, która została wprowadzona przez tak zwane lewactwo. Lewactwo się do tego przyczyniło, że ludzie, którzy są właśnie takimi nacjonalistami, są uważani za najgorszych. Ja należę do nich. Tak, dokładnie tak. I ja się tego nie wstydzę. Mówię o tym otwarcie, mówię zawsze jak jest. Także na przestrzeni lat zmieniały się moje poglądy. Zacząłem też sobie zdawać sprawę z tego, jak działa Unia Europejska, że wszystko, co jest z nią związane, nie jest tak, jak być powinno. Zrobiłem kiedyś film w tym temacie, który pojawił się w maju jeszcze tego roku. Tak mam nadzieję, że ten film jeszcze jest w grudniu. Chyba tak, na pewno. I wtedy wypowiedziałem się, że myślałem inaczej, że musiałem dojrzeć do pewnych sytuacji, do pewnych spraw. I tak samo też było, jeżeli chodzi o Władimira Putina. Po prostu zmieniłem gdzieś zdanie. Też w momencie, powiem wam, jaki to był moment. To był moment, gdy Rosja włączyła się w działania w Syrii, gdzie zaczęła sprzątać bałagan, jaki zrobiły Stany Zjednoczone, USA. I wtedy zacząłem to gdzieś rozumieć, że Putin wcale nie jest taki zły i że Władimir Putin to jest człowiek, który ma na celu dobro Rosji. Przede wszystkim Rosji. Jakie to jest piękne. Ale jak to jest z naszymi polskojęzycznymi politykami? Czy oni mają na celu dobro Polski? Oczywiście, że nie. Dobrze wiemy, że tak jest, że oni nawet koło Polski nie stali i oni nie utożsamiają się z Polską. Oni mówią piękne frazesy, pięknie przemawiają, ale nic dobrego dla Polski jeszcze nie zrobili. Natomiast Władimir Putin, on działa tylko i wyłącznie na korzyść swojego kraju, jakim jest Rosja. W ramach takiego przerywnika, zanim ktokolwiek wyłączy ten film, uważając mnie za tak zwanego ruskiego trolla, bo ludzie uwielbiają mnie tak porównywać do właśnie kogoś takiego, do ruskiego agenta, więc teraz w ramach takiej przerwy pofilmuję troszkę, jak wygląda tutaj osiedle, którym idę, po prawej stronie pola nicości, zaśnieżone, a tutaj właśnie takie osiedle z tej strony i tam z tamtej. Także ja idę tędy w dół, no i będę dalej kontynuował. Władimir Putin przede wszystkim robi wszystko, żeby Rosja gospodarczo prosperowała jak najlepiej. Robi to może czasem bardziej w umiejętny sposób, czasem w gorszy, ale jego starania
zmierzają do tego, żeby właśnie ten rosyjski interes narodowy najbardziej się liczył. I on do tego zmierza. Wszyscy przeszkadzają mu jak tylko można, wprowadzając właśnie sankcje za to, że najechał na Ukrainę, zrywając umowy z Gazpromem. Próbują brać gaz z USA. Niektóre kraje, niektóre jak Węgry, są inteligentne, mądre kraje, mają tak zwanego mądrego przywódcę, jakim jest Orban, który dalej bierze właśnie ten gaz z Rosji. No ale to są Węgry. My mamy polskojęzycznych polityków, polskojęzyczne gęby, mordy, mędy, które dbają tylko o interes swój i próbują robić wszystko tylko przeciwko właśnie polskiemu interesowi narodowemu. Ostatnio powiem wam, jak tutaj jestem w tym Sztokholmie, oglądałem takie relacje z Sejmu, jak tam kłócili się jacyś posłowie i jeden z nich, nie pamiętam jego imienia, nazwiska, to jest nieistotne już teraz tak bardzo, pokazywał właśnie zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem. I oczywiście ja zawsze powtarzałem, że Donald Tusk to jest polityk tylko i wyłącznie polskojęzyczny, który służył i służy gdzieś najbardziej chyba interesowi niemieckiemu, Unii Europejskiej, ale na pewno nie Polsce. I jakkolwiek on został sfotografowany z tym Władimirem Putinem, jakkolwiek się kiedyś spotkali i PiS zarzucał po prostu Tuskowi, że on ma jakieś wpływy rosyjskie, bo miał zdjęcie z Putinem, no to jest po prostu jakaś chora abstrakcja. Chora abstrakcja. I możemy nie lubić Donalda Tuska, możemy mówić różne złe rzeczy na niego, ale to, że on się spotkał z Putinem, to niczym nie świadczy. To świadczy właśnie o tym, że chciał z nim rozmawiać, że były jakieś ku temu po prostu powody, żeby się spotkać właśnie z Władimirem Putinem. I teraz wszystko, każdy, kto gdzieś tam się z nim spotkał, zrobili sobie jakieś zdjęcie, dziennikarze cyknęli parę fotek, to jest to uważane po prostu jako takie sprzymierzenie z Rosją już. A sprzymierzenie z Rosją to według ludzi jest po prostu coś najgorszego, ponieważ oni myślą w sposób bardzo rusofobiczny. Bardzo rusofobiczne i nienawidzą Rosji, nienawidzą Władimira Putina. Ja uważam, że Putin jest takim przywódcą, że trzeba byłoby z nim rozmawiać, prowadzić właśnie interesy z tą Rosją, nie oglądać się na to, co mówi Unia Europejska, na to, co Unia Europejska nakazuje, bo my mamy robić to, co jest dla nas najlepsze, a nie dla Unii Europejskiej. Jeżeli możemy brać tani gaz z Rosji, to powinniśmy go brać, a nie wozić tankowcami z USA, czy w ogóle skąd jeszcze brać ten gaz. Także no tak to wygląda. Jesteśmy po prostu nastawieni wszyscy, cały polski kraj, wszyscy Polacy są tak nastawieni właśnie przeciwko Rosji, przeciwko Władimirowi Putinowi. Jest to tak wtłaczane do głowy, żeby nienawidzić, że Rosja to jest wróg, że Rosja to jest najgorsze, co może się nam przytrafić. A my powinniśmy żyć w zgodzie ze wszystkimi sąsiadami. Ze wszystkimi i nawet z Rosją, a przede wszystkim z Rosją. I mieć może jak nie przyjacielskie, bo może się nie da też mieć przyjacielskich stosunków, ale żeby mieć przynajmniej te stosunki poprawne i żeby robić z Rosją interesy. Ale takie interesy, które będą też korzystne właśnie dla naszego kraju, jakim jest Polska. Ja, gdybym był ministrem spraw zagranicznych, premierem albo prezydentem, co nigdy nie nastąpi ze względu na moje bydlackie podejście do polityki, to pierwsze, co bym zrobił, to bym umówił spotkanie w Moskwie z Władimirem Putinem. Dokładnie tak.
i porozmawiał z nim. Otwarł się na Rosję. Powinniśmy się otworzyć na Rosję. Powinniśmy z Rosją rozmawiać. Nie jak z wrogiem. My, w sensie, może nie tyle jak my, bo my Polacy nie mamy nic do powiedzenia. Polacy tylko sprawiają wrażenie, że idąc do głosowania raz na 4 lata, to mają coś do powiedzenia. A później polskojęzyczni politycy robią i tak to, co chcą. I będą się właśnie przekomarzać, że ten ma fotkę z Putinem, tamten ma fotkę z Putinem, bo później ten ktoś tam jeszcze z Platformy też pokazywał jakieś zdjęcie, że ktoś z PiS-u miał to zdjęcie z Władimirem. I tak się przekomarzali. Jak dzieci normalnie. Jak dzieci. No i co, że mieli ktokolwiek z nich miał zdjęcie z Władimirem Putinem, to co? To co to świadczy właśnie? Ja się pytam. Co świadczy o tym, że ktoś sobie zrobił zdjęcie z Władimirem Putinem? No, to właśnie świadczy o dyplomacji. To jest coś, czego brakuje polskojęzycznym politykom. Oni nie potrafią stanąć oko w oko i próbować dyplomacji. Tylko uznali, bo Unia Europejska im powiedziała, bo ktoś im powiedział, bo nie mają swojego zdania, bo Ameryka im powiedziała, USA tak stwierdziło, ponieważ to jest największy konkurent gospodarczy dla Stanów Zjednoczonych, jakim jest Rosja, największy wróg militarny też i w ogóle. No to, że Polska się opowiedziała po stronie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to my mamy nienawidzić Rosji. I ta nienawiść do Rosji, do Rosjanów, do samego Putina, który jest utożsamiany z diabłem i jakimś antychrystem, jest tłaczana dzień w dzień, codziennie przez polskojęzyczne telewizje. To jest tak po prostu już zapropagowana taka propaganda antyrosyjska w tych polskojęzycznych telewizjach, że ja nie wiem, czy może być po prostu jeszcze bardziej to tak stworzone, żeby ludzi przekonywać do tego, żeby nienawidzili właśnie Rosji. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale Putin zabrał Krym, najechał na Ukrainę, więc to wszystko nie jest w porządku, to jak być powinno. Ja wyrażę się w ten sposób, że Krym był zawsze rosyjski. To jest po pierwsze. Po drugie, Ukraina sama spowodowała to, że Putin właśnie na nią najechał. Największym właśnie prowodyrem jest prezydent Zełenski, który zrobił wszystko, żeby do tego doszło. Zrobił wszystko, żeby popchnąć naród ukraiński w konflikt. I tak zrobił właśnie prezydent Zełenski. Tak samo jak działają polskojęzyczni politycy, którzy robią to samo i robią wszystko, żebyśmy mieli konflikt z Rosją. Ale moim zdaniem Putin jest na tyle inteligentny, że no robi wszystko, żeby po prostu pewne rzeczy przemilczeć, żeby pomyśleć sobie, niech se szczekają głupie Polaczki i niech ujadają jak psy. Ja się nie będę wtrącał, nie będę się przejmował po prostu, bo bym ich zmiótł z pola widzenia szybciej niż oni po prostu szczekają, jak taki mały piesek, taki hał, 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 hał. Taki mały piesek, taki szczekający, tak? I takie małe psy to są najbardziej takie rozdarte. I nasi polskojęzyczni politycy, oni tak się właśnie drą, tak sprawiają cały czas takie wrażenie, mówiąc to, co mówią o jakichś tych wpływach agentury rosyjskiej i tak dalej, o wszystkim, co jest złe związane właśnie z Rosją. Oni jakby mogli, to by zmiotli właściwie tą Rosję z powierzchni mapy i postawili sobie tam jakieś Ukrainę, BIS czy cokolwiek innego, czy może drugie państwo Izrael, żeby się czuć wśród swoich. No tak, polskojęzyczni politycy, polskojęzyczne mędy. Później znowu Renę Pszczoła napisze komentarz, że tak się wyrażam i mówię, ale nie mam zamiaru się wyrażać inaczej. Będę mówił tak, jak mówię. Takie są moje przemyślenia, takie są moje po prostu w tej kwestii opinie i nie zamierzam się zmienić. Będę właśnie takim bydlakiem, który będzie się wypowiadał w taki, a nie w inny sposób. Dobra, zawracam, bo już dosyć daleko odszedłem i
wystarczy, a poza tym już się robi naprawdę zimno. Zaczynam trochę marznąć, trzeba będzie wracać. No i co, później zobaczymy. Później to tylko odliczanie do tego, żeby no już wyjeżdżać ze Sztokholmu, bo dzisiaj wyjeżdżam. Dzisiaj jest sobota, 2 grudnia, jak wracam do domu. No ale dobrze, podsumować by się chciało ten odcinek. Powiedzieć coś jeszcze na zakończenie. Ja muszę uznać, że Władimir Putin jest naprawdę takim autorytetem, jakkolwiek to zabrzmi. I jest to człowiek, który przede wszystkim dba o Rosję. Jest to człowiek, który widzi rosyjski interes narodowy na pierwszym miejscu. Jest to człowiek, który nie przejmuje się właśnie opiniami innych i robi wszystko, żeby dla Rosji po prostu było jak najlepiej. Ja bym sobie życzył mieć takiego przywódcę, jakim jest właśnie Władimir Putin, który jest bardzo silnym charakterem. Wiele ludzi się źle, tak jak mówię, na jego temat wypowiada. Jest nawet taki kanał na YouTubie, pewien Rosjanin, który mieszka w Polsce. Tu wam wyświetlę, jak on się nazywa. I on cały czas sra taką sraczką medialną i cały czas tylko najeżdża na Rosję. I jak się to Polakom podoba? Wszystkie jego filmy po 100 tysięcy wyświetleń. Ho, 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 ho. Bo on najeżdża na Rosję. Jaki on jest dobry Rosjanin. To jest nasz ziomal z Rosji, który najeżdża na swój kraj. Sra we własne gniazdo. Także jest tak zesrane, że aż się gówno wylewa po prostu wszystkimi otworami. Tak to wygląda. Tak się zachowuje ten YouTuber, który prowadzi ten kanał. No ale cóż, jego wybór, jak chce, to niech tak robi. Jeżeli uważa, że ma rację, i to niech tkwi w tym przekonaniu po prostu. Ja myślę, że to jest wstyd robić taki content, tego rodzaju filmy, żeby cały czas najeżdżać na swój kraj i krytykować po prostu to miejsce, z którego się pochodzi. Ktoś mi może powiedzieć, no dobrze, ale ty też krytykujesz, czy ten... Ale ja nie krytykuję Polaków jako tako, tylko krytykuję po prostu zachowania polskojęzycznych polityków. Dobrze wiemy, jakie są. Czasami też, jak się zdarzy, to skrytykuję jakieś polskie działania jako narodu. Ale robię to w dobrej wierze. I różnię się tym, że ten YouTuber, on to robi właśnie nie w dobrej wierze. On jest przekonany, że robi dobrze, ale wychodzi niestety nie tak, jak wychodzi. Nie wychodzi to najlepiej. Ja przynajmniej, jak mówię, to mówię to, co myślę i odnoszę się do pewnych kwestii po to, żeby pewni ludzie pewne rzeczy zrozumieli. Bo jeżeli ja tego wam nie powiem w swoich vlogach, to wy nie usłyszycie tych słów w żadnej polskojęzycznej telewizji. Nikt wam tego nie powie. To jest tak samo, jak robiłem film o tej polskiej policji, jaką jest firma ochroniarska, i powiedziałem, użyłem stwierdzenia, że będę mojego Karima uczył, żeby nie miał do nich szacunku, żeby na nich uważał, żeby nie ufał polskiej policji. W ogóle policji, nie tylko polskiej, rumuńskiej też, jakiejkolwiek policji. Bo wszędzie jest po prostu tak samo, że policja chroni tylko i wyłącznie władzę. No i później się pojawiały komentarze tego właśnie rodzaju, że ja go uczę albo będę chciał uczyć nienawiści. To nie na tym rzecz polega. On sobie wyrobi zdanie sam. Ale jeżeli ja nie przekażę pewnych rzeczy, nie przekażę pewnych wartości, nie powiem, jak rzeczy wyglądają, to nikt mu tego nie powie. Nikt mu tego nie powie. Nie dowie się tych rzeczy w szkole. Żaden nauczyciel, żadna nauczycielka nie użyje takich słów, jakie ja użyję jako rodzic. I co on z tym zrobi, jakie będzie miał później myślenie, to po prostu sam sobie ukształtuje jakiś też światopogląd, ale dużo rzeczy wynosi się z domu. I później co? Później może być różnie. Dlatego ja będę uświadamiał, ja będę mówił właśnie, jak jest, będę uczył. I tyle, tak? Takie mam po prostu swoje jakieś
rozumowanie w tej kwestii. Dobra, będę kończył, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Trzeba zmierzać do zakwaterowania, później będę się już zbierał do tego, żeby wyjeżdżać ze Sztokholmu. Także co chciałem powiedzieć, aż normalnie z nosa zaczyna lecieć, bo po prostu zimno jest. Także pamiętajcie, żeby skomentować, napiszcie, co wy uważacie. Czy waszym zdaniem Władimir Putin to też jest taki przywódca świata? Czy dobrze robi, działając właśnie na korzyść Rosji, na korzyść swojego kraju? Czy też macie może jakieś inne zdanie? Jestem bardzo ciekaw. Wyraźcie swoje opinie. Oprócz tego zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, wytrzymał do tego momentu i nie stwierdził, że jestem ruskim agentem, czy też ruskim trolem, jak to w zwyczaju jest mówione na mój temat. Tyle z mojej strony. Pierdółki w postaci łapek w górę, bo nie wiem, czy powiedziałem. No i widzimy się w następnych filmach, już raczej z Bukaresztu. To jest taki ostatni gdzieś vlog z tego miejsca, który chciałem nagrać, także tak to jest. Dobrze, nie przedłużam. Życzę wam miłego wieczoru, czy też miłego dnia, niezależnie kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy odcinek. No i do zobaczenia następnym razem. I na zakończenie jeszcze jedna piosenka zespołu Białe Złoto, żeby tradycji stało się zadość. Do zobaczenia, pa, pa.